Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest wtorek, jest 9:30 i rozpoczynamy kawę z fundraiserem. Ja się nazywam Ania Anioł i to ja do Was będę dzisiaj mówić. Jest, już widzę, wspaniale, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, łączymy się na Facebooku i na Instagramie i ja już widzę, że Instagram ma jakiś problem ze sobą. Z drugiej strony pogoda jest po prostu u mnie mocno deszczowa, delikatnie mówiąc, więc może być tak, że na przykład prąd nam zniknie. A to oznacza, że wtedy przesiadam się na Instagrama, no ale Instagram w tej chwili niekoniecznie współpracuje. Także mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i myślę, że w ogóle będzie fajnie. Będzie fajnie przede wszystkim dlatego, że mówimy sobie o rzeczach, które są dla Was ważne. A temat zbiórek na dzieci jest zazwyczaj bardzo, bardzo ważny. Ja sobie tu jeszcze coś tu wyłączę, bo mi się coś tu pojawia i mi to przeszkadza. Witam się z tymi, którzy dołączają. Myślę sobie, że ja po prostu zrobię tak, że ja tak myślę, że zacznę po prostu sobie to jeszcze raz, albo nie wiem, czy to się nam w ogóle uda zrobić. Także... Także super po prostu. Dobra. Dzień dobry, Asiu, dzień dobry. Ja sobie tutaj jeszcze raz ustawiam Instagrama. Asiu, powiedz co dobrego u Was. Fajnie, że jesteś, bo Wy tak bezpośrednio na dzieci to nie zbieracie, no nie? I tak. I tu sobie zrobimy tak. I jedziemy, spróbujemy jeszcze raz. I może Instagram nam się uruchomi. Chyba nam się Instagram uruchomił, także dzień dobry, dzień dobry. Kawa z fundraiserem. No, cześć Instagramie. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić i że będziemy sobie dzisiaj mówić o tych ważnych rzeczach, jakim jest zbieranie pieniędzy na dzieci. Myślę, że mi będzie bardzo pomocne, jeśli podzielicie się w komentarzach, kto z Was zbiera na dzieci. I co to u Was znaczy zbierać na dzieci? I w ogóle dlaczego? Dlaczego tu jesteście? Czego chcecie posłuchać? Nie będę zdradzać wszystkiego od końca, więc to, co mi przyszło do głowy, to teraz nie powiem. W każdym razie będziemy sobie mówić o tym, czy to prawda, że najłatwiej zbiera się na dzieci. Czy to prawda? Bo ja bardzo często i zespół nasz Armigerowy we współpracach z organizacjami słyszymy, że no my nie zbieramy na dzieci, na chore dzieci szczególnie, no to na nas się ciężko zbiera. Bardzo, bardzo często słyszymy coś takiego i to jest takie, że po prostu prowokuje nas do odpowiedzi. Prowokuje nas do odpowiedzi. Co być może już wyczytaliście w zeszłotygodniowym tygodniku fundraisingowym w naszym newsletterze. Dzisiaj poszedł newsletter troszkę w innym obszarze, ale myślę, że też bardzo, bardzo praktyczny. Asia pisze, dalej remontujemy, a wiedza z każdej dziedziny fundraisingu jest ważna i poszerza perspektywę. Oczywiście, że tak, bo u Was te dzieci się pojawiają. A resztę sobie tu zaczerpniesz z dzisiejszego spotkania. Kto jeszcze z nami jest? Kto jeszcze z nami jest? Co dobrego? Skąd jesteście? I w ogóle? Kawa z fundraiserem to kawa musi być. Więc będziemy sobie o tym za chwilkę mówić. I właśnie skąd to taki temat? Więc te organizacje żalą się. Naprawdę, czasem to jest aż tak pobrzmiewa. Nie wiem, jak my zbierzemy, my nie zbieramy na dzieci lub pieski. Pieski, tak, te pieski też robią jakąś taką bardzo dużą robotę. I my tyle nie zbierzemy. No także... I teraz nasze doświadczenia pokazują, że można zbierać na inne rzeczy, bo my pomagamy przy zbiórkach na przykład na jakieś domy na przykład dla osób z niepełnosprawnościami. Niekoniecznie dzieci, ok? Niekoniecznie dzieci, naprawdę. Na samochody dla klubów sportowych na przykład, czy na misjach. Jakieś takie działania związane z kulturą, z wydawaniem, z koncertami, wernisażami i tym podobnymi rzeczami, na działania związane z ratownictwem medycznym. I to nie są jednostkowe rzeczy, tylko po prostu tego się już zgromadziło kilka takich bardzo fajnych projektów. Więc różne patriotyczne, ekologiczne, związane z lasem,
Więc naprawdę jest tego trochę i to są różnorodne rzeczy i na to wszystko się da zbierać, więc jakby trochę odpowiadam na to, czy to prawda, czy fałsz, ale oczywiście będziemy się skupiać dzisiaj na tym, co tam na rzecz tych dzieci możecie zrobić. Bardzo byłoby mi miło, gdybyście w komentarzach napisali, co to u Was znaczy zbierać na dzieci. Jakie to są dzieci w tym sensie, czy my tu mamy obszar leczenia, jakichś terapii innych, jakieś wsparcie psychologicznego, profilaktyki, edukacji, wyrównywania szans, no nie wiem, co tam się dzieje. To myślę, że będzie Wam też łatwiej skorzystać z tego, co dla Was mam, a mi będzie łatwiej też więcej mówić dla tych, którzy mają konkretne potrzeby, bo po to tu dzisiaj jestem. Oczywiście, to jest live, to nie jest pełna wiedza, będzie trochę wątków. Na pewno nie jestem w stanie wszystkiego wyczerpać, dużo powiem, co zrobić, a szczegółowo jak, no to musicie sobie rozpracować lub skorzystać z naszej pomocy, no takie życie. To jest live, no nie? To jest live. Więc chcę Wam tutaj dużo podpowiedzieć, chcę Was poprowadzić w tym i pokazać, że to można robić różnorodnie, ok? Różnorodnie i oczywiście mam jakieś tutaj praktyczne porady. Zanim się rozpędzimy, to bardzo chcę Was serdecznie zaprosić do NGO Flixa, do platformy online, która jest pełna wiedzy fundraisingowej, około fundraisingowej, bardzo praktycznej. I od dzisiaj do 11 lipca, czyli przez 2 tygodnie, można dołączyć. Ale uwaga, 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 uwaga. W tej edycji NGO Flixa, jest to, która edycja? 4. W tej edycji można dołączyć tylko na 3 miesiące. A od października będą opcje 6 i 12 miesięcy. Czyli dołączasz na pół roku lub na cały rok. Widzimy, że potrzebujecie trochę czasu, żeby wykorzystać te materiały, które dla Was przygotowujemy. A nowa paczka właśnie jest już na finiszu i będziemy ładować do platformy. Więc jest tego dużo. A my też nie potrafimy w pewnym momencie sobie czasem powiedzieć, dobra, wystarczy, więc tak wiecie. Więc Was bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten moment, kiedy można sobie przetestować, nie? Czy to jest dla mnie. Oczywiście ci, którzy już są w platformie, dostaną mailem kody zniżkowe, obniżające do cen, które płaciliście do tej pory, więc to jest w ogóle super, więc wypatrujcie maila lada moment i do Was poleci. Co tam w środku? Na przykład olejku fundraisingowe, czyli jak z dużego grona odbiorców zrobić tarczyńców indywidualnych, poszczególne osoby. Jak robić fundraisingi w moim zespole, czyli co wtedy, kiedy nie mamy działu fundraisingu, komunikacji, marketingu i wszystkiego, co tam mają te duże, fajne organizacje, co tu im zazdrościcie, ale macie siebie, jak możecie zbierać pieniądze, robiąc to sobą. Fajne, no nie? To jest ciągle taki temat, ojej, ale nas jest malutko. Nie zaszkodzi, malutko też może zbierać duże pieniądze. Naprawdę, to się da zrobić. I w platformie to znajdziecie. Macie oczywiście checklistę miesięczną fundraisera, którą uwielbiam. Jest to wspaniałe narzędzie, które w punktach pokazuje Ci, co powinno być w każdym miesiącu zrobione, więc sobie sprawdzasz, czy wszystko jest, czy coś nie wyszło, czy coś powinno być. Więc super porządkuje pracę, nie trzeba po prostu sobie tego wszystkiego przypominać za każdym razem, tylko z checklistą sprawdzasz, zrobione, o tu nie, jeszcze nie wyszło, zrobione, nie? Ilonka, dzień dobry, opowiadam o NGO Flixie, jak się bawisz w NGO Flixie, opowiadaj. I zaraz będziemy mówić o zbiórkach na dzieci. Ilona, powiedz nam, co dzieci mają wspólnego z swoją działalnością? To jest mega, mega ciekawe, bo ja wiem, czym się Ilonka zajmie. Więc zapraszam Was do NGO Flixa, na ngoflix.pl oczywiście, bądźcie z nami, korzystajcie z tego, że jesteśmy tam też na żywo na webinarach i można nam zadawać pytania i korzystajcie z tego, bo to nie jest takie oczywiste i nie można tego sobie tak po prostu wszędzie, więc zapraszamy do NGO Flixa, gdzie możecie mieć masę wiedzy, oczywiście na ngoflix.pl możecie sobie doczytać, sprawdzić, także ostatni raz można dołączyć na 3 miesiące, to jest jedyna opcja w tej edycji, od października, od jesiennej edycji będą półroczne i roczne, czyli będziecie mogli sobie wykupić dostęp na 6 miesięcy lub 12. To Wam pozwoli spokojniej wdrażać to, co tam wyczytacie, bo się podoba, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące NGO Flixa, jakieś ktoś, bo bardzo różne dochodzą, różne do nas pytania, więc oczywiście piszcie do nas, piszcie, dzwońcie i będziemy pomagać.
Moi mili, w Węgloflixie znajdziecie masę treści. Ta edycja będzie o kampaniach społecznych. Fajne. Wcześniej były oczywiście media społecznościowe, to ta jeszcze trwająca edycja. Więc dużo bardzo wartościowych rzeczy, które możecie zastosować w swoich organizacjach. Dostajecie tam instrukcje, proste rzeczy, krok po kroku, co zrobić. I różne też inspiracje, czyli na przykład jak to robią inni. Bo takie treści, szczególnie na grupie, też są. No i podcast! Czemu ja nie mówię o podcaście? Tajny podcast NGOflix. Tylko dla uczestników właśnie NGOflixa. Dobra. Bo wy tu czekacie na takie fajne rzeczy, jak zbiórki na dzieci. Ilona pisze, z moją nic, w sensie, że nie zbieramy na dzieci. Chyba, że na kocie dzieci. Przychodzą do Ostoi Mruczku odwiedzać koty i przychodzą na kiermasze z bliskimi. Czyli macie te dzieci wokół. Jasne, nie zbieracie na dzieci. Te dzieci są wokół was. I to też jest ważna informacja do zbierania pieniędzy. Ale trochę będziemy faktycznie w innym kontekście. Ale to nie znaczy, że nie da się z tym pracować. To znaczy, jeżeli mamy dzieciaki, które przychodzą, są uczestnikami jakoś waszego życia, no to z tym też da się pracować. Da się pracować fundraisingowo w tym sensie, no nie? Dobrze, ja już zdążyłam powiedzieć, dlaczego mówimy sobie o tych dzieciach. Zdążyłam już nawet powiedzieć, że to mity, że się najłatwiej zbiera na dzieci. No ale jest coś takiego, że jak widzimy te zbiórki na miliony na dzieci, to ja, oni tyle zbierają, dlaczego my nie zbieramy na dzieci? Gdybyśmy zbierali na dzieci, to byśmy zebrali miliony. No nie, jakby to się stąd bierze. To się bierze też z tego, że ten komunikat o tych dzieciach jest mocny. Bardzo często. W tym sensie, że jakby dotyka obszarów, które dla wielu osób zaryzykuje większości. Oczywiście nie mam na to danych w tej chwili pod ręką. Po prostu jest to obszar, jakby dzieci to jest obszar, który nas dotyka. Więc emocjonalnie rzeczywiście jest to temat, który jest właśnie taki no, dotykający nas po prostu. Nie wszystkich. I to jest pierwsza rzecz, którą wam chcę powiedzieć. To naprawdę nie dotyka wszystkich ludzi. To, że jest zbiórka na dzieci, na dziecko, że trzeba jakoś ratować, bo jakby w pierwszym odruchu jest takie na chore dzieci. Słuchajcie, nie na leczenie, nie? Zwróćcie uwagę, że to nie jest na leczenie. Na chore dzieci, takie sobie chodzi, takie określenie. To nie, naprawdę nie wszystkich dotyka. Druga rzecz jest taka, że ten sukces potrafi być duży i oszałamiający, w sensie milionów zebranych, czasu na przykład krótkiego, w którym zostały zebrane te miliony, ale to nie jest tak, że każda zbiórka na dzieci tak hula. Idźcie sobie na jakikolwiek portal. Zobaczcie sobie, jak wiele zbiórek stoi, tam kapią jakieś darowizny. To nie jest tak, że lepiej zbierać na dzieci, bo ludzie łatwiej wpłacają. Zaraz sobie ja wam powiem takie elementy, co wam pomoże, kiedy zbiórka jakby może być skuteczniejsza, co jest taką siłą zbiórki, nie? Jakie elementy, to wam zaraz dokładnie wymienię te rzeczy. Ale na razie zatrzymajmy się na tym, że to nie jest tak, że jak jest zbiórka na dzieci, to ona zawsze żre. Nie jest tak. To jest pewien taki efekt, no nie? Albo, że no nie wiem, jak siostry dominikanki zebrały, to teraz wszystkie siostry mogą zebrać. No tak, tylko każda ta droga będzie wyglądać inaczej. No nie? Czyli każda organizacja będzie zbierać inaczej. Każde dziecko będzie, znaczy dziecko, w sensie, że temat będzie zbierał inaczej. Wasz zespół będzie zbierał inaczej. To wszystko będzie inaczej sobie działać. Co to znaczy zbierać na dzieci? W pierwszym odruchu mamy na leczenie, ale to może być właśnie edukacja, to mogą być jakieś działania profilaktyczne, to mogą być jakieś rozwojowe, to mogą być przeróżne rzeczy. I jak już sobie na to popatrzymy, że to zbieranie na dzieci jest tak szerokie tematycznie, to już czujemy, że inaczej się będzie zbierać na edukację, inaczej się będzie zbierać na profilaktykę, a inaczej się będzie zbierać na, nie wiem, na jakieś terapie. No nie? To wszystko się różni. Jakby wyjdźmy z tego takiego, że ojej, jakbyśmy zbierali na dzieci, to byłoby łatwiej. Nie byłoby. Nie ma takiej prostej zależności. I to jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Dla wszystkich. Dla tych, którzy nie zbierają na dzieci, czyli dla was, nie, dla Ilony, nie, dla Asi, dla innych osób, które tutaj z nami dzisiaj są. Ale
No bo macie jakby przestrzeń do tego, żeby sobie tu poszaleć swoich tych i nie, to nie jest tak, że wszyscy darczyńcy pójdą wspierać dzieci. Bo też może działać taki mechanizm obrony, żeby ludzie, część osób nie chce jakby odbierać tych takich trudnych emocji. Rozumiecie, nie? Czyli ta komunikacja na przykład leczenia choroby jest trudna emocjonalnie i wiele osób nie chce się z tym konfrontować, dlatego nie wspierają takich zbiórek. No nie? Więc to też nie jest takie proste, że jeżeli kogoś musimy ratować, to działa. Jest za to coś takiego, że jeżeli mamy kryzys, to łatwiej ludzi pobudzić, ale pamiętajcie, ja to ciągle powtarzam i na szkoleniach Wam to opowiadam i na Waszych przykładach tutaj pracujemy i mówiłam na webinarach, że jak mamy szybki zrzut ludzi, to z nich trudniej wypracować regularnych darczyńców. Jeżeli pracujemy z ludźmi, to więcej z nich zostanie jako regularnych, a trochę Wam o to chodzi, no nie? Czyli jakby systemowym fundraisingu, całościowym fundraisingu, który ma być stabilny w Waszych organizacjach, chcecie mieć stałych przyjaciół. Marzena. Pewna fundacja prowadząca zbiórki wymaga smutnych zdjęć do ilustracji zbiórek. I tak w sumie już się mocno znieczuliłam na takie widoki. Tak, to też jest coś, co się pojawia, nie tylko u Marzeny. Że po prostu widzimy, że no, są chore dzieci i właściwie koniec, no nie? W sensie przyjmujemy jako odbiorcy, jako po prostu potencjalni darczyńcy. W tym sensie, że właśnie znieczuliliśmy się, bo już tego tyle jest. Czy smutne, chore dzieci, cierpiące dzieci to jest jedyny komunikat, który możemy wypuścić, żeby był skuteczny? Kto mnie zna, ten wie, co powiem. Kto mnie nie zna? Mam nadzieję, że się domyśli, a przynajmniej ma takie poczucie, ale my nie chcemy w taki sposób zbierać, my nie chcemy się skupiać na tym, że to jest smutne, że one cierpią, że one mają tak ciężko, te dzieci. I już bez względu na to, czy one potrzebują leczenia, czy potrzebują jakichś działań profilaktycznych, czy potrzebują jakiegoś wsparcia w rozwoju, wyrównywania szans. My nie chcemy się komunikować w taki sposób, że będziemy mówić, o Zosia nie umie tego i chodzi smutna, bo nie umie zrobić zadania z matematyki. Więc otwórzmy tą świetlicę, bo ta biedna Zosia. No kurczę, jest masa organizacji, które mi mówią, ale my nie chcemy się tak komunikować, weź nam powiedz, jak to zrobić, żeby się tak nie komunikować, bo my mamy inny feeling, my czujemy, że my tutaj jest masa radości. Nie wiem, w organizacjach, bo mówimy o dzieciach, ale też myślimy o młodzieży, nie skupiajmy się do maluszków, no nie? Mamy na przykład organizacje wspierające młodzież opuszczającą jakąś opiekę zastępczą, nie? Rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, jakieś placówki całodobowe. I tam oni nie chcą się skupiać w taki sposób, że ojej, te dzieci takie porzucone. No kurka, no nie? Mają szansę, mają możliwości, dajemy im doświadczyć radochy, uczymy ich budowania relacji, więc skupiamy się na tym fajnym komunikacie, przyjemniejszym komunikacie, bardziej pełnym nadziei komunikacie. I to jest w ogóle kluczowe, czyli widzimy, że to nie jest tak, że jedyną drogą do tego, żeby zebrać pieniądze na dzieciaki, to jest pokazanie, jakie są smutne i nieszczęśliwe. Bo wiele osób nie chce się z tym konfrontować, wiele osób ma swoje problemy w domu, wiele osób się znieczuliło i już po prostu przechodzi i po prostu, no są, bo tak dużo tego jest. Będą osoby, które będą wpłacać, oczywiście, i to nie znaczy, że to jest źle, że ktoś wpłaca takie zbiórki, bo jak trzeba pomagać, to każdy decyduje sam ze sobą, powiedziałabym na swoim sumieniu, wchodzi, nie wchodzi, nie? W swojej wolności. Więc nie ma, że to dobrze czy źle. Ale pamiętajmy o tym, że to nie jest jedyny komunikat, i że to, co opowiadamy o osobach, na które zbieramy, musi być prawdziwe, koniecznie, musi być opowiedziane, znaczy dobrze by było, żeby było opowiedziane z czułością, bo to nie jest tak, że jeżeli zbieramy w jakiejś trudnej sytuacji, takiej naprawdę trudnej, w sensie powiedziane granicznej, kiedy ratujemy komuś życie, że nie możemy tego powiedzieć. Oczywiście powiedzmy to. Ale sposób, w jaki to powiemy, czyli to z taką czułością, z szacunkiem i godnością, zmieni nam totalnie jakby odbiór tego, co robimy, no nie? I tego, co chcemy zakomunikować. Co więcej, w tych historiach pokażmy to, jakby sukces, może słowo sukces nie w każdej sytuacji będzie dobre, aby czujecie o co chodzi, efekt, którego się spodziewamy, do którego dążymy, ten cel. I to Wam pozwoli właśnie bardziej komunikować się, no tak mniej dołująco, no nie?
Jeżeli decydujesz, że nie, ty chcesz się komunikować w taki sposób, że skupić się na cierpieniu, to jest twoja decyzja i ja nie powiem, że ona jest zła. Natomiast zwróćcie uwagę, i chyba o tym też mówiłam ostatnio, czy jakoś niedawno, że jest komunikacyjna tendencja do tego, żeby nie mówić na przykład problem, a mówić wyzwanie. Jakby sposób myślenia jest inny i wy to możecie wykorzystać. Czyli nie mówimy problem, mówimy wyzwania, no nie? Jakby nie mówimy, że dzieci są smutne, tylko dzieci potrzebują wsparcia. Że jakby ta komunikacja jest bardziej pozytywna. I to jest tak ogólnie, no mam nadzieję, że nie tylko w mojej bańce, bo jak sobie chodzę do innych bańek informacyjnych, to tam jest podobnie, że są, jest taka tendencja do tego, żeby trochę bardziej zadbać, niż się użalać. I stąd się to też bierze. I to jest dobra zmiana. To jest dobra, bo ona właśnie nas nie dołuje. A sytuacji trudnych wokół jest masa. Jest tak strasznie dużo wątków, o których chciałabym powiedzieć. Bardzo się staram trzymać tego, co mam wynotowane. Mam 3 strony wynotowane. Wiecie, kiedy ja miałam live'a, na którym mam 3 strony notatek? Chyba jeszcze nigdy. I to tak, wiecie, tak po prostu, o. Drobnym druczkiem. Drobnym maczkiem, chciałam powiedzieć. Więc staram się nie uciekać za daleko, bo to tak można płynąć. No ale trochę nie o to chodzi, no nie? Więc kto z was zbiera na dzieci, jeszcze mi powiedzcie, i jakie to dzieci są, jakie to są obszary wspierania dzieci, bo tutaj przed chwilą była z nami akcja, budujemy coś dobrego i tam mamy rodziny, czyli mamy dzieciaki, czyli trochę zbieramy na dzieciaki, możemy je wyciągnąć, czy chcemy, czy nie chcemy, to jest inna rzecz, nie? Ale możecie to zrobić. No więc, żeby te zbiórki wam działały, to są takie uniwersalne rzeczy do każdej kampanii. Więc ci, co teraz nie mają dzieci pod opieką, może napiszę, że my nie, my na matki. Dzieci też wam się pojawiają w tym kontekście, nie? Ale tak, na matki. Mhm. To są takie, ja mam taką listę rzeczy. Nie wiem, czy ona jest pełna, powiem wam. Bo ja nie wzięłam tego z NGO Flixa. Gdybym poszła sobie na NGO Flixa i sobie stamtąd zrobiła taką checklistę, taką wzięła sobie, taki materiał, w którym mam elementy siły zbiórki. To było prościej. A ja to z głowy wyciągałam. Co jest dla mnie też takim ćwiczeniem. Więc idźcie na Geofixa. 12 lipca startuje. I jest tam tyle dobra, że o jacie. No więc kiedy łatwiej zbierać? Kiedy łatwiej zbierać? Co możecie zrobić, żeby ułatwić sobie zbieranie pieniędzy? Jakby teraz trzymam tą perspektywę waszej. Was, nie? Waszą perspektywę, waszej organizacji. Bo ja zawsze to tak o tych darczyńcach, że trzymajcie perspektywę darczyńców, myślcie o darczyńcach, zróbcie coś dla nich. To jest super ważne. Ale teraz chcę pokazać wam, że potrafię sobie wejść w wasze organizacje i co jest siłą waszych zbiórek. Kiedy możecie sobie to ułatwić. Czyli zrozumiały cel dla darczyńcy. I teraz, kiedy zbieracie na dzieci, bo będę się dzisiaj trzymać przykładów dzieci, będę, a wy sobie to przeformułujcie na swojej organizacji, jeżeli to nie są wasze obszary, to darczyńca od razu po przeczytaniu jednokrotnym musi rozumieć, na co pójdą pieniądze i dlaczego akurat na to. Zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy zbiórki na leczenie, to mnie się zdarza widzieć co jakiś czas w komentarzach, że hej, hej, ale dobra, dobra, to zbieracie tutaj miliony na taką terapię, a jest taka terapia, bo ktoś tam, ktoś tam. Jasne, że część to w ogóle jest trolling i się nie dyskutuje z takimi ludźmi, ale rzetelna informacja i jasno taki łatwy do zrozumienia cel jest super ważny. Bo zawsze może pojawić się właśnie chociażby w tłumie komentarz, ale dlaczego tyle? Ale to się da taniej zrobić. No nie? Czy na leczenie, czy na cokolwiek innego. To się da zrobić. Ja widzę, że mój Instagram właśnie mi mówi, że mam słabe łącza, także fajnie, pozdrawiamy nasze urocze pogodę, bo nie wiem od czego to. Więc zrozumiały dla darczyńcy cel, taki zrozumiały od razu. No nie? Czytam, wiem o co chodzi, fajnie. Korzyści dla darczyńców. Korzyści. Nie fizyczne korzyści. Pomyśl, jakie darczyńca będzie mieć korzyści, wpłacając na twoją zbiórkę. Wartości. Bo nie wystarczy kochać dzieci, albo, nie wiem, mieć dzieci,
czy troszczyć się o los dzieci, żeby być darczyńcą wszystkich zbiórek na dzieci. Ja jak wpłacam na zbiórki, to ja akurat jestem taką personą, gdzie dla mnie dzieciaki, wspieranie dzieciaków jest bardzo, bardzo wysoko w hierarchii wartości. Także zdradzam wszystkim, którzy zbierają na dzieci, macie szansę. No, może to nie było zbyt eleganckie. Ale wiecie, o co chodzi. U mnie w hierarchii wartości dzieciaki są wysoko. Tylko, że te dzieciaki u mnie będą właśnie bardziej rozwojowe, edukacyjne, terapeutyczne. Jakby w tych kontekstach. Niż na przykład właśnie leczenia. Niż, nie wiem, profilaktyka. Też, ale już czuję, że niżej, no nie? Więc myślę, że znów trzeba te wartości opisać bardzo dokładnie, żeby wiedzieć, kogo szukamy. Bo kolejny krok jest jaki? Precyzyjnie opisana persona. Precyzyjnie. Kto to jest persona? Profil twojego darczyńcy. Czyli dokładnie, kim on jest, jaki jest, co czyta, gdzie chodzi, co jest dla niego ważne i tak dalej, i tak dalej. Robimy to na warsztatach. Uwielbiam robić to na warsztatach. Wszyscy są tacy wymordowani zawsze po tym, ale to jest super rzecz, bo otwiera głowy, bo wydaje się, że to takie proste, że te dotrzemy do, nie wiem, do kobiet, które mają dzieci, to one zrozumieją. Za mało, za płytko, za ogólnie. Głębiej, węziej, doprecyzować. Fundacja Alimet Pomoc Dzieciom, nasza nowo powstała fundacja, skupia się właśnie na dzieciach niepełnosprawnych. Szukamy środków głównie na ich rehabilitację. Cieszę się, że jesteście i że mówicie o tym, że to jesteście fajnie. No to wreszcie mam jakiś konkret. Ja to lubię taki konkret z publiczności, to ja sobie tutaj będę teraz to wykorzystywać. Oprócz tego, co tu mam na tych moich trzech stronach zanotowane. Także wy też notujcie. Więc dokładnie musicie wiedzieć, kto jest waszą personą. Naprawdę, kim ktoś inny będzie wspierał, nie wiem, w obszarze stypendiów dla tak zwanych zdolnych uczniów. Ja specjalnie mówię tak zwanych, bo to trochę tak nie jest. To, dobra, temat na inne spotkanie i to raczej na kawie offline niż online. A kim innym będzie darczyńca, który będzie wspierał właśnie dzieciaki z niepełnosprawnościami? I jeszcze pytanie, jakimi niepełnosprawnościami? Bo to znów jest dla mnie bardzo, bardzo szeroko, jako pedagoga i jako trenerki fundraisingu, która chodzi po organizacjach i widzi różne rzeczy. Co to, jakie są wasze dzieciaki? Z jakimi wyzwaniami się mierzą? Na czym polega rehabilitacja? Śmiało piszcie, ja to chcę wiedzieć, mnie to bardzo interesuje. Bo znów tutaj ćwiczeniowo sobie możemy na tym popracować, że precyzyjniej, co to są dzieci z niepełnosprawnościami? Porażenia mózgowe. Nie wiem, niepełnosprawności intelektualne, niepełnosprawność fizyczna w normie intelektualnej, nie wiem, spektrum autyzmu, terapia, rehabilitacja jest jaka? Czujecie, nie? Co to znaczy? Bo inną naprawdę, bo może być tak, że generalnie ja jestem waszym odbiorcą, waszym potencjalnym darczyńcą, może być jednak, że w tych wartościach możemy troszeczkę, może być coś wyżej lub niżej niż wasza działalność, nie? Więc szukamy tutaj dokładnie. Co dalej? Bohater kampanii. Macie swoich bohaterów kampanii? Czy tak zbieracie na wszystko i na wszystkich? Otwórzcie sobie webinary. Na Bazarku jest webinar o historiach, siła opowieści. W NGOflixie oczywiście też jest, więc kto ma dostęp do NGOflixa, jak sobie wykupił lub sobie chce wykupić, to niech sobie tam idzie i otworzy ten webinar, bo bohater kampanii jest ważny. I opowiadajcie o ludziach. Więc z tym się łączą oczywiście historie. Jakie historie opowiecie? Znów, na jakich emocjach one będą osadzone? Jaki jest wasz flow? Jak wy myślicie o swoich podopiecznych, żeby to było spójne? Bo ludzie to wyczują, uwierzcie mi, wyczują, przejedziecie się okropnie na niespójnościach. Więc to musi być autentyczne. Jeżeli wasza atmosfera jest osadzona na radości w czasie rehabilitacji i rehabilitację traktujecie ją jako czas zabawy dla dzieciaków, wyciągamy to i opowiadamy. I nie oglądamy się na innych, nie oglądamy się, ojej, bo oni zebrali 7 milionów, a pokazywali smutne dzieci, to działa. Nie. To nie ma takiej prostej zależności, na szczęście. Spokojnie można to zrobić inaczej. I dobrze robić inaczej niż inni. Zachęcam was do tego bardzo, bardzo serdecznie.
Oczywiście musicie wiedzieć, jaką macie społeczność i tutaj też skuteczność zbiórki i tempo zbiórki będzie również między innymi zależy od tego, jak bardzo macie zaangażowaną społeczność, jak bardzo macie sprawdzoną społeczność, jak bardzo hojną społeczność, co już do tej pory robiliście. Tak samo dotyczy to narzędzi. Jeżeli zbieraliście już pieniądze, to będziecie wiedzieć, co Wam działało, co Wam nie działało, co można poprawić. Znów od tego to też będzie zależeć, więc łatwiej zbierać oczywiście, że jak macie więcej doświadczeń, ale te z doświadczenia trzeba nazbierać, więc te pierwsze zbiórki też da się fajnie przeprowadzić. Musicie mieć oczywiście dobrze przygotowane procesy obsługi darczyńców, to tak strasznie brzmi, czyli całe cykle podziękowań i utrzymywania kontaktu z darczyńcami. To jest jeden z najważniejszych obszarów do pracy dla organizacji, które przygotowują się do fundraisingu, do zbiórek i lubimy to robić. Lubimy z Wami nad tym pracować i Was przez to przeprowadzać. Oczywiście wpłacanie musi być super łatwe, słuchajcie. Czyli znów, teraz się skupiamy na darczyńcach. Wpłacanie musi być proste, nie może być przeciążające, musi być takie, że po prostu ludziom się chce wpłacać. Jest to dla nich łatwe. Gromadzicie legalnie dane Waszych darczyńców, czyli macie bazę aktualizowaną. No i takich rzeczy jeszcze, no oczywiście macie plan zbiórki. Ułatwiacie sobie zbieranie pieniędzy, kiedy to zbieranie zaplanujecie. Proste, nie? Czyli nie robię takie, dobra, to w środę odpalmy, dzisiaj wtorek, dobra, to w czwartek odpalmy zbiórkę, no zobaczymy, ile zbierzemy, damy sobie tam czas do października. Zbieramy 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy to możecie nawet, nie wiem, w jeden dzień zebrać. U niektórych w tydzień. Ja tego nie wiem oczywiście, bo tam wiele jest czynników takich, które na to wpływają, ale 5 tysięcy nie zbiera się przez 3 miesiące, ok? Nie róbcie takich rzeczy, bo to źle, robi źle Wam. Wam się nie chce, Wy się demotywujecie, ludziom się nie chce, nie ma motywacji, żeby to skończyć. Więc robimy to szybko. Więc to jest ważne, żeby mieć plan, ok? No i takie rzeczy, które są, znów dotyczą Was jako zespołu, to jest przede wszystkim zaangażowany zespół, czyli koordynator akcji, zaangażowany zespół w zbieranie i coś, co sobie zaznaczyłam z gwiazdką, umiejętności copywriterskie, czyli umiejętności napisania tekstu, który będzie dobrze, no nie? Który będzie, czytam tutaj, nagle mi się komentarz na Armigera pojawił, wiecie, mój zespół mnie zaskakuje. Ułatwiacie sobie zbiórkę, kiedy ją planujecie, będzie z tego cytat, bardzo dobrze. Więc w pisaniu pomoże Wam oczywiście książka, jak pisać, żeby zbierać pieniądze. Natomiast chodzi o to, żeby to pisanie było lekkie i nie każdy będzie mistrzem i nie trzeba mistrzów zatrudniać do napisania treści, ok, spokojnie, to się da zrobić z podręcznikiem, to się da zrobić z naszą pomocą. I tego się da do pewnego stopnia nauczyć, ok? Więc są też teksty, które są wystarczająco dobre, można puścić. Jeżeli ktoś ma flow, zrobić coś inaczej, opisać inaczej, zacząć akcję od środka, proszę bardzo, róbcie, testujcie. A więc te umiejętności i takie pisania są istotne. Jest masa osób, które drażnią zdania, które się nie kończą, albo zaczynają małą literą, albo nie ma przecinków. Ja oczywiście należę do takich osób. Ale, no bo książkę o pisaniu napisałam, więc jakby logiczne. Natomiast to jest w pewien sposób istotne, żeby to o to zadbać. Jeżeli napiszecie i trzeba to sprawdzić, niech ktoś to sprawdzi, ale to jest też ważne, bo to też robi jakąś taką, no, opinię o Was. Armiger. Zespół w katakumbach pracy, ale dzisiejsza kawa fundraiserem. Taka ważna, że nie dało się przejść obok niej obojętnie, także pozdrowienia dla naszej Elżbiety. Tak, więc rzeczywiście dłubiemy w robocie, NGO Fix dopieszczamy. Więc tych elementów, które Wam pomogą ułatwić zbieranie pieniędzy jest sporo. Niektóre będą Wam przychodzić łatwiej, inne trudniej, ale są do zrobienia. Warto, żeby się nad nimi pochylić. A tak totalnie schodząc do poziomu tych zbiórek na dzieci, to mam dla Was ile? 5 obszarów. Na co warto zwrócić uwagę w tych 5 obszarach zbierania na dzieci? Pierwszy obszar to jest zbieranie na leczenie. I to jest jakiś taki, znów powtórzę to, nie wiem, który raz, taki stereotyp, że zbiera się najłatwiej zbierać na chore dzieci i pieski. Ilona, ty masz koty, także sorry, nie wiem, czy to u Was takie łatwe, jak to mówią. Więc to leczenie rzeczywiście jest takim pierwszym skojarzeniem.
I wyobraźmy sobie na leczenie onkologiczne. Czy mamy jakąś rzeczywiście trudną sytuację? Nie mówię o rehabilitacji, jak u osób z niepełnosprawnościami, o którym tutaj nam Fundacja Alimer przed chwileczką pisała, ale właśnie o takiej chorobie, trochę walce o zdrowie, czasem o życie. Więc tutaj na co warto zwrócić uwagę? Na to, że mamy do czynienia z chorym dzieckiem, z pacjentem. Jak jesteśmy w szpitalu i nikomu tego nie życzę, ale część z nas ma takie doświadczenie, że ma pobyt w szpitalu za sobą, chociażby przy okazji rodzenia własnego dziecka, że jest pacjentem, chcemy być traktowani z pełnym szacunkiem, z godnością. Już oczywiście te porodówki mi przychodzą do głowy i fundacja, która zajmuje się takim tematem, od razu milion jakichś dramatycznych historii, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jako pacjenci wymagamy, oczekujemy od personelu, że będą nas traktować z szacunkiem, bo procedury medyczne są różne, bardzo ingerujące w naszą intymność i chcemy, żeby wszelkie granice maksymalnie naszej godności zostały zachowane. To samo trzeba zrobić, ja tak rekomenduję, nasz zespół armigerowy tak rekomenduje, to samo trzeba zrobić z dzieckiem, na które zbieramy pieniądze, na leczenie, którego zbieramy pieniądze. Pamiętajcie, że za tym dzieckiem, które cierpi, jest też cierpiąca rodzina. Jacyś sąsiedzi, koleżanki, koledzy ze szkoły, z klubu sportowego czy skądś tam, gdzie mamy tego, skąd mamy tego pacjenta. Nie będzie etycznym manipulowanie tym, podkręcanie, użalanie się, litowanie. Widzę, że Marzena w tym wątku pisze: o matko, ta kampania tejże fundacji zbierającej 1,5% to było coś strasznego. Tej od porodówek. Okej, okay. Myślimy chyba o innej. Myślimy chyba o innej, ale nic nie szkodzi. Ale tak, no może. W każdym razie, znów, widzisz, czyli właśnie jest coś takiego strasznego, nie? Że naruszamy godność. To jest bardzo, bardzo niefajne. Ja naprawdę rozumiem do pewnego stopnia, bo oczywiście nie przechodziłam takiej sytuacji, że trzeba było zbierać na leczenie w dramatycznej sytuacji mojego dziecka. Natomiast pamiętajcie, jako wy organizatorzy, bo co innego, kiedy rodzic po prostu błaga o pomoc i po prostu jest w totalnej rozsypce i powinni mu pomagać specjaliści, psycholodzy i różni ludzie, ale jako wy, jako organizatorzy zbiórek, będziecie naruszać godność waszych podopiecznych pacjentów, to bardzo będzie, delikatnie mówiąc, nie okej. Okay. Bardzo delikatnie mówiąc. Więc dbajcie o to. Co możecie zrobić w takim razie? Możecie oddziaływać na przykład na zmysły waszych odbiorców. I teraz znów granica będzie cienka. Natomiast chodzi o to, żeby opisać doświadczenia zmysłowe. Jaki zapach jest w szpitalu? Co czuję, no nie wiem, przy pobieraniu krwi do pierwszych badań? Czujecie? Opisać jakieś zmysły. To jest pewnie do zastosowania w wielu innych zbiórkach, ale myślę sobie, że tutaj jest to coś, co jest do wykorzystania. Znów w granicach szacunku. No nie, bardzo, bardzo mocno chcę to podkreślić. Jestem bardzo wyczulona na tym punkcie. Uważam, że to jest po prostu bardzo ważne. I nasz zespół cały się z tym zgadza, więc jakby, no. Więc to nie jest, że mówię tylko za siebie, ale po prostu to jest taka nasza linia, że jak ktoś się z tym nie zgadza, to mam takie prawo. Ela tu nam pisze: sam fakt, że każdy z nas ma takie skojarzenia, że od razu wie, o jakie zjawisko chodzi i potrafi je połączyć z organizacją, to jest niepokojące. I znów Ela nam tu dyplomatycznie używa słowa niepokojące, tak jak ja słowa wyrażenia, to nie jest okej. Okay. Więc pamiętajmy, że tutaj uważajmy na to. Więc opisy dla zmysłów. Nadzieja. No bo jednak dlaczego zbieramy? Zbieramy po to, żeby ktoś się wyleczył, żeby kogoś wyleczono, żeby był jakiś sukces. No więc jest nadzieja, więc o niej mówmy. Tak? Mówmy o tym i zastanówcie się, o czym jeszcze możecie wtedy powiedzieć, nie tylko nadziei. No i znów właśnie mam z gwiazdką: rzetelna informacja o opcjach leczenia może być potrzebna. Myślę, że nie zawsze, ale może być potrzebna, że na przykład drugi raz na kogoś zbieramy,
potrzebny jest jakiś kolejny etap leczenia, dlaczego, to mogą być pytania od odbiorców, więc żeby nie prowokować tu niepotrzebnych dyskusji, jak i zupełnie niefajnych komentarzy, to czasem lepiej powiedzieć to wcześniej i wytłumaczyć od razu po kolei. Taki był etap pierwszy, teraz jest etap taki, potrzebujemy to i to. Jak wszystko będzie dobrze, to będzie to i to. To wtedy będziemy potrzebować jeszcze tyle i tyle na, nie wiem, rehabilitację, a jeżeli nie będzie, to jeszcze mamy taką opcję, nie? Więc zbieramy tyle i tyle. Więc to jest ważne, żeby sobie o tym pamiętać. Tak, Marzenko, proszę wyślij mi to, co miałaś na myśli. To był pierwszy wątek, czyli takie leczenie. Innym wątkiem będą terapie i rehabilitacje. I tu mamy naszą organizację nową, która do nas dołączyła. Bardzo się cieszymy. Już sobie tu patrzę. Fundacja Alimet Pomoc Dzieciom. Czym to się będzie różnić od leczenia? Z moich obserwacji, ale również osobistych doświadczeń wynika, że jeżeli mówimy o jakichś rehabilitacjach, terapiach, to one są długo, długo, długofalowe, a często jest tak, że nasi podopieczni muszą w nich trwać po prostu całe życie, wymagają wsparcia. Czy dobrze im to wsparcie robi? Bo znów, wymagają wsparcia brzmi bardzo znów mocno. I znów to jest kwestia słów i wy decydujecie, jakich używacie. A czym innym jest komunikat? Dobrze im robi, kiedy regularnie spotykają się z panią psycholog i mogą sobie pogadać o czymś tam, nie? Więc czujecie, że tu znów słowami możemy dużo zrobić. Więc jeżeli mamy taki kontekst, na przykład właśnie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, ale znów dalej nie wiem jakie, więc jeżeli jesteście z nami, to napiszcie, jakie to są formy rehabilitacji. Ale myślę sobie o na przykład właśnie jakimś wsparciu psychologicznym. Myślę sobie o treningu umiejętności społecznych dzieciaków w spektrum autyzmu na przykład. Nie? To jest coś, co jest formą wsparcia, trwa ileś tam, raczej dłużej niż krócej. Bo potrzeba wypracować jakieś efekty. Właśnie. I co opowiadamy? Mówimy o tych efektach. Jak o nich mówimy? No najlepiej na konkretnych przykładach. Czyli to, że będzie na przykład samodzielnie nasz podopieczny, nie wiem, Krzyś zrobić zakupy. Czyli jakby ćwiczymy z nim, nie wiem, samodzielne poruszanie się na wózku na przykład. Po to, żeby mógł sam, jak podrośnie, albo nie ma 13 lat, że mógł sobie pojechać do sklepu na osiedlu i zrobić sobie sam zakupy. Nie, żeby nie był totalnie uzależniony. Na przykład dzieciaki w spektrum możemy tu mówić o takim obrazie szczęśliwego związku, budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem. Nie? Czy dobrej relacji z rodzeństwem, czy... Masa jest takich obszarów, w których można pracować, które możemy nazwać, więc przez takie sytuacje jesteśmy w stanie ludziom wytłumaczyć, na czym to polega. I w związku z tym, żeby pokazać ten efekt, który może w większości się wydawać, no dobra, ale każdy ma problemy w związku, no to bez przesady, to potrzebujemy opowiedzieć obraz, na czym polega trudność. Nie? Czyli do tej pory, nie wiem, Zosia funkcjonuje tak i tak, dzieje się to i to w takiej i takiej sytuacji, opowiadamy jakiś konkret, tak jak wtedy, kiedy 3 dni temu zadziało się coś tam, pracując z nią w ramach naszej tutaj, nie wiem, jakiegoś wsparcia psychologicznego, czy TUS-ów, czy czegoś, Zosia może się nauczyć tego i tego. Nie? Oczywiście musimy opowiedzieć, na czym polegają TUS-y. Czy inne pionizatory na przykład z innego obszaru rehabilitacji. Więc tutaj pokazując trudność, pokazujemy też sytuację, czyli bardzo szczegółowo, czujecie, nie? To nie jest tak, że w ogóle, że ktoś sobie nie radzi, nie może chodzić i potrzebuje, nie wiem, pionizatora, tylko opowiadamy o bardzo konkretnych sytuacjach, nie? To Wam bardzo, bardzo pomoże. No i tutaj możemy sobie też pozwolić na taką komunikację o marzeniach, nie? Czyli marzy o tym, żeby, no nie? Bo to jest takie fajne, czy mama tego dziecka marzy o tym. Więc to jest takie bardzo, myślę, fajne i od razu nam tak też powoduje, że ten komunikat jest taki cieplejszy. Czy mamy jakąś taką konkretną trudność? Na przykład tam tutaj fundacja odpisuje, że jest ośrodek, gdzie dzieci z różnymi schorzeniami o różnym stopniu niepełnosprawności, na przykład porażenie mózgowe, rozszczep kręgosłupa, SMA, choroby neurologiczne, czyli mówimy, nie, że jak jest trudność i że to jest
trudno z tym żyć i potrzebujemy masy wsparcia. Kiedy powiemy o marzeniach, to robi nam się szerszy obraz, że ten człowiek to nie jest tylko cierpienie, no nie? Bo tak nie jest. Umówmy się. Kurka, tak nie jest. Każdy ma marzenia, każdy może, możemy coś opowiedzieć, do czego, co, na czym dziecku zależy, mamie, tacie, siostrze, cokolwiek jesteśmy w stanie opowiedzieć. I ta komunikacja o marzeniach jest bardzo fajna. Jest bardzo fajna, bardzo miła i tak nam zmiękcza, nie straszy, no nie straszy, po prostu nie straszy i to jest super, super ważne. Fajnie, mamy trzeci obszar edukacji. No tutaj co możemy mieć? Możemy mieć jakieś dobre szkoły, możemy mieć jakieś stypendia, możemy mieć jakieś programy edukacyjne, pozaszkolne oczywiście, rozwojowe. To też jest taki obszar, który ja sobie podczytuję i obserwuję ze względów po prostu osobistych. I tutaj jaką możemy mieć fajną komunikację? Co możemy mówić? Na co zwrócić uwagę? Czyli jakie są potrzeby współczesnego świata? Można, ale to też mam z gwiazdką, iść w taką kontrę do szkoły publicznej systemowej i część organizacji, która się tym zajmuje, tak robi. No dobra, nie będziemy sobie tutaj na tym... Jak ktoś sobie chce ze mną pogadać o edukacji, to możemy się umówić na kawkę gdzieś w Krakowie albo w Wieliczce, zapraszam. Ale można iść w taką kontrę, nie? Że szkoła to jest taka, taka, siaka i owaka, a my tutaj działamy taką, taką metodą, nie? I też pokazać skuteczność. Można, nie trzeba. W ogóle pójście w taką kontrę wobec jakby konkretnego systemu, konkretnych osób, na przykład, nie wiem, samorządowców, to też się zdarza. Pamiętajcie, że zawsze niesie ze sobą ryzyko i czasem to jest ryzyko, które warto podjąć, a czasem nie warto. To jest bardzo indywidualnie, to byśmy musieli sobie po prostu przegadać, skonsultować, zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast jest to opcja. Jest to opcja, można też to robić bezimiennie i bardziej tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do metody stolikowej, siedzimy i odbieramy to, co mówi nauczyciel, a w naszej, nie wiem, zajęciach nie ma ławek, pracujemy, albo są stoliki ustawione w koło, pracujemy na podłodze z eksperymentami, a nie coś tam, bla, 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 no nie? Więc tutaj możemy pokazać większą adekwatność waszych metod, o może tak, waszych metod do potrzeb i wiedzy też takiej, no nie? Neurodydaktycznej, do tego, co się dzieje. Co warto tutaj, na co warto zwrócić uwagę i szczególnie myślę, że przy współpracy na przykład z biznesem, to będziecie mieć tutaj taką konkurencyjność waszej działalności edukacyjnej i takie inwestowanie. I to są fajne komunikaty. To pokazuje, że możemy być, no nie przemy go do głowy potęgą, ale dlaczego nie, miejmy marzenia, ale że właśnie nasze dzieciaki mają szansę rzeczywiście zrobić zmianę w świecie. Że mogą coś odkryć. Że to nie jest tak, że żeby być, nie wiem, naukowcem i genialnym człowiekiem, to trzeba być, nie wiem, Chińczykiem albo Amerykaninem. Można być Polakiem. I mamy masę takich dowodów. Tylko znów potrzebujemy większej skali waszych działań, które robicie. Jeżeli ktoś z was prowadzi działalność taką właśnie edukacyjną, jakimiś fajnymi nowymi metodami, zgodną z wiedzą neurodydaktyczną, to niech mi da znać, bo ja szukam takich miejsc, ok? Niech mi da znać. Co jeszcze mamy? Mamy profilaktykę, słuchajcie, mamy takie organizacje w sieciach dla naszych armigerowych, gdzie zbieracie pieniądze na profilaktykę w tym sensie, że na przykład profilaktykę uzależnień, zdrowie psychiczne tutaj jest takim gorącym tematem bardzo, bardzo i myślę, że nikt już nie udaje, że nie ma problemu depresji wśród dzieci, młodzieży i takiego podejścia, takiego pogubienia też powiedziałabym w życiu, że tego się nie da zanegować po prostu, nie da się tego zanegować. Więc temat jest na pewno bardzo potrzebny, on jest o tyle trudny, i tutaj z organizacjami, które mi mówią, no bo my tutaj wzmacniamy rodziny, żeby one, żeby te dzieci dalej żyły zdrowe, w takim emocjonalnym, psychicznym sensie, to ja się z nimi zgadzam, że to jest trudne. Bo jakby my im musimy zainwestować teraz, ale tak ciężko będzie rzeczywiście jeden do jeden zobaczyć efekt. No bo jak zbierzemy na stypendium dla, nie wiem, Krzysia i Krzysiu sobie pojedzie na stypendium gdzieś tam i sobie zrobi jakiś staż na AGH-u w wieku, nie wiem, 14 lat i będzie super mózgowcem, no to my to widzimy. W przypadku, kiedy my robimy zajęcia dla dzieciaków, dla całych rodzin, które wzmacniają relacje, robimy dzieciakom warsztaty z, nie wiem, z poczucia własnej wartości i coś takiego,
to my nie jesteśmy w stanie dokładnie pokazać, o teraz on się tak zachował, bo chodził na nasze zajęcia, no nie? Temat jest o tyle trudny, że trudniej nam bezpośrednio wskazać na to, że to się udało. Ale to jest wszystko do zrobienia. Dlatego, że my pokazujemy, co się dzieje na tych zajęciach. Możecie pokazać, jakimi wartościami się kierujecie, bo znów każda ta organizacja, które mam teraz w głowie, które zajmują się takimi rzeczami, profilaktyką, wspieraniem relacji, wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży, dorosłych, rodziców, to trochę ma inne wartości, trochę w innych obszarach działa i każdy może znaleźć jakieś miejsce dla siebie. Więc to jest ważne, żeby sobie tutaj, to mogą być właśnie relacje, to może być samoświadomość młodzieży, nie? Czyli właśnie kim ja jestem w ogóle, co ja mogę z moim życiem zrobić. No więc to są takie fajne tematy, którymi można się zajmować. No i bardzo ważne jest to, żeby opowiedzieć o obrazie społeczeństwa, nie? Czyli teraz zmagamy się z takim wyzwaniem, tyle i tyle dzieciaków cierpi na to i na to. Widzimy, bo nam to mówią, nie wiem, psychologowie, pedagodzy ze szkoły, rodzice i tak dalej. Zmierzamy do tego, żeby obraz naszego społeczeństwa z naszymi dzieciakami, które wyrosną na dorosłych, był taki i taki. Nie? Czyli znów możemy to jakoś opisać, do czego zmierzamy. Że to wsparcie jest tu i teraz, a ono ma owocować, czyli znów jaki cel. Ten cel, słuchajcie, i efekt jest super, super ważny, żeby to powiedzieć. Co więcej, bardzo fajnym wymiarem Waszych działań przy okazji zbiórek właśnie na takie działania profilaktyczne, szeroko pojęte, to jest Wasza działalność edukacyjna w tym czasie. Także fajnie sobie połączyć taką zbiórkę z jakąś działalnością edukacyjną. Zapraszam do Geoflixa, o kampanii społecznej jest masa materiałów, więc zapraszamy. 12 start, od dzisiaj do 11 można sobie wykupić dostęp na 3 miesiące i po prostu wytrzaskać sobie taką kampanię zbiórkowo-edukacyjną, że po prostu złoto. Bo to jest fajny obszar do edukacji, bardzo fajny do zmiany postaw, do uświadamiania dorosłym, opiekunom, rodzicom, pedagogom i innym ludziom, którzy mają kontakt z dziećmi, że po prostu, no tutaj po prostu możecie tutaj rozbić bank, naprawdę. I ta profilaktyka tutaj ma ogromne znaczenie i połączona z edukacją, rewelacja, naprawdę, bierzcie, korzystajcie. No i mam taki fajny obszar jak wyrównywanie szans. To się znów ładnie nazywa, a nie pomaganie biednym dzieciom, tak? Czujemy różnicę komunikacyjną między mówimy, że zbieramy na biedne dzieci? No nie, nie zbieramy na biedne dzieci, nie robimy takich rzeczy. Nie mówimy w ten sposób o swoich dzieciach, nie chcemy, żeby ktoś tak o nich mówił. Więc po prostu tu znów dbanie o tę komunikację jest ważne. Więc opowiadamy też o kontekście, skąd te dzieci są, czy my mamy jakieś obszary, które weryfikujemy, z jakimi wyzwaniami się mierzą, jakie mają potrzeby, jakie widzimy w nich szanse, jakie Wy jako organizacja macie kompetencje do tego, żeby się tym zajmować. No nie? To jest też bardzo ważne, czyli znów perspektywa Waszego zespołu. No nie? Co tutaj może się fajnego, co Wy umiecie, dlaczego uważacie, że umiecie, jakie macie sukcesy, że wyprowadzacie dzieciaki z jakichś trudniejszych sytuacji. Na czym te sukcesy polegają, co te dzieciaki, w sensie też młodzież, pamiętajmy o tym, co mają umieć, dlaczego akurat to chcecie, żeby umiały, żeby posiadły jakąś wiedzę, mądrość, kompetencję, umiejętność, jakąś sprawność. To jest ważne, żeby to opowiedzieć. I myślę sobie, że takich obszarów do działalności z dzieciakami jest pewnie więcej. Staram się je podzielić na takie 5, myślę, że dość tak wyrazistych. Wszystkie są mi ważne, mi bliskie i dla mnie ważne, no bo tak jak mówię, ja jestem bardzo takim darczyńcą dzieciowo-młodzieżowym, rozwojowym, bardzo, więc nie ukrywam tego, to są dla mnie bardzo ważne rzeczy i boli mnie naprawdę, kiedy znów użalamy się nad tym dziećmi, kiedy ktoś próbuje wzbudzić we mnie litość, no po prostu wszystko się we mnie buntuje, nie? Bo mam takie poczucie, kurczę, gdyby ktoś tak o moim dziecku powiedział, to po prostu no nie ręczę za siebie, no nie? Wy wiecie, po prostu nie mówimy tak. A jest tyle możliwości, gdzie można zbierać na działalność związaną z dzieciakami, z młodzieżą w dobry sposób, pełen szacunku i naprawdę skuteczny. No korzystajcie z tego, po prostu bierzcie, korzystajcie, bo róbcie to po swojemu, róbcie to po swojemu. Niedawno miałam szkolenie z organizacją, która zajmuje się dziećmi po leczeniu onkologicznym i po prostu flow, jaki tam jest w zespole i sposób postrzegania tego świata,
absolutnie wyjątkowy, nikt tak nie mówi. Nikt tak nie mówi. Trzeba to teraz tylko wyciągnąć ze środka, z zespołu, na zewnątrz, żeby darczyńcy, ja to miałam okazję usłyszeć jako człowiek z zewnątrz w czasie szkolenia, ale to teraz trzeba wyciągnąć i opowiedzieć całemu światu, bo nikt tak nie mówi o dzieciakach po leczeniu onkologicznym jak ta organizacja. Naprawdę nikt. I nie w tym sensie, że jako jedyna mówi pozytywnie, w takim, fajnym świetle, nie, bo jest sporo takich organizacji, ale mają takie coś, czego nie mogę wam powiedzieć, ale jest coś takiego, co po prostu bardzo, bardzo ich wyróżnia i to trzeba wyciągnąć, nie? I tu jest ogromny potencjał rzeczywiście na sukces fundraisingowy i zrobienia tych wielkich rzeczy, które sobie planują. Moi najmilsi, kochani, wspaniali, bardzo dawno nie zrobiłam takiej długiej kawy. Bardzo dawno. Moje kawy ostatnio nawet pół godziny nie trwały. Ale ponieważ narobiłam 3 strony notatek, a temat jest dla mnie ważny, no to sobie gadam. Bardzo się cieszę, że mnie słuchacie. Ja widzę tutaj po numerkach, że tak niektórzy przychodzą, odchodzą. Ja też wiem, że to jest taka godzina, kiedy nie wszyscy się mogą wziąć i wyłączyć, a jeszcze ci przyzwyczajeni do ostatnio 20-minutowych kaw nagle zobaczyli, że tutaj jeszcze tyle. No to też rozumiem. Natomiast bardzo się cieszę, że jesteście i bardzo bym chciała, żebyście w fajny sposób, spójny z wami i taki pełen szacunku i radochy zbierali na wasze dzieciaki. Bo Ela pyta, czy komuś ta długość przeszkadza. To jest bardzo słuszne pytanie. Raz na jakiś czas może ktoś wytrzyma. Bo myślę sobie, że tutaj w tej naszych dzieciakach, młodzieży jest mega potencjał, tylko po prostu weźmy go, wyciągnijmy, no nie? I opowiedzcie to, bo wy macie w głowach rzeczy, które wam się wydają oczywiste, a których nikt nie wie. Naprawdę, ludzie tego nie wiedzą. Ja uwielbiam to taki błysk w zespole, na warsztatach, na szkoleniach, kiedy jest takie, no ale to jest oczywiste. Nie, to w ogóle nie jest oczywiste. To jest bardzo ciekawe, co wy mówicie, bo ja pracuję z takimi organizacjami, interesuję się tym. Nikt tak nie robi. Opowiadać, bach, na pierwszą stronę, na stronie internetowej, w zdjęcie w tle, na Facebooki, w newslettery. Wyciągnąć to, co jest inne, co jest niezwykłe, które powoduje, że możecie naprawdę skutecznie się wyróżnić i zbierać pieniądze i dotrzeć do konkretnych osób. Pamiętajcie, nie dotrzecie do wszystkich. I okej, dotrzecie do tych, do których powinniście dotrzeć. Opowiedzcie to światu. Ela to wyłapuje za mnie cytaty. Marzenka pisze, że nie przeszkadza jej taki długi live. Bardzo się cieszę. Dawno nie gadałam godzinę. Bardzo dawno. Także fajnie sobie z wami pogadać. Aż zgłodniałam, słuchajcie, także myślę, że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście powinniśmy lądować. Bardzo was zapraszam do NGO Fixa. Od dzisiaj do 11 lipca możecie dołączyć do platformy pełnej wiedzy fundraisingowej, planowania o tym, jak z tłumu ludzi zrobić darczyńców, jak zbierać fundraising w malutkim zespole, nawet nie mając fundraisera wydzielonego z waszego zespołu. To się naprawdę da zrobić. Różne materiały, które wam pomagają, webinary na żywo, nagrane, podcast absolutnie wyjątkowy, w którym z Elą łapiemy takie flow czasami, że po prostu jedzie. Bardzo was tam zapraszam. Jedyna możliwość dołączenia jest na 3 miesiące. Od października będzie na 6 i 12 miesięcy, żeby wam dać czas na to, żeby sobie to wypracować, przepracować, jak najwięcej skorzystać, a nie zaskakiwać was ciągle, ej, bo znowu mamy dla was, znowu mamy. Będzie dużo, ale będzie tak, że będziemy wam pomagać w przejściu tego. Więc jeżeli ktoś nie korzysta jeszcze z NGOFIX-a, to niech wejdzie na ngoflix.pl i zapozna się z tym i sobie zamówi dostęp, dlatego że to jest jedyny czas, żeby sprawdzić, czy to jest dla was. No nie, bo na 3 miesiące to akurat będzie taki okres, żeby sobie to potestować, a potem zdecydujecie, że zdecydujecie na pół roku, czy na 12 miesięcy, na spokojnie. Ci, którzy już są w NGOFIX-ie, dostaną maila z magicznym kodem, który wam utrzyma dotychczasową cenę, bo taką przyjęliśmy politykę, chcemy wam zrobić milutko, bo jesteście dla nas ważni i chcemy, żebyście się dużo nauczyli. Gadam godzinę, słuchajcie. Godzinę. Po prostu szok. Muszę zamilknąć już dzisiaj. Więc mam nadzieję, że zobaczymy się w NGOFIX-ie. Według kalendarza powinnam mieć kawę za tydzień. Będziecie wiedzieć, czy będzie, czy nie, bo tam jakieś spotkania umawiam, więc zobaczymy. Natomiast mam nadzieję, że zaczerpnęliście dzisiaj dużo i że sobie to wykorzystacie. Bierzcie, korzystajcie, wdrażajcie. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli są jakieś pytania, można zawsze do nas pisać. Zapiszcie się koniecznie na newsletter, kto jeszcze nie jest w newsletterze, bo dużo dobra tam jest. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Dzięki za dzisiaj, pa pa!